w tej chwili, w razie porażki na Ukrainie, pojawia się szansa wyjścia Rosji z Europy, czyli traktowania Rosji jako mocarstwa zewnętrznego wobec Europy, nie stabilizatora europejskiego porządku. Rosja sama w jakimś sensie postawiła się poza Europą. Zresztą to myślenie przywołał pan Dugina, ale nie tylko Dugin, bo to są również z tego młodego pokolenia ludzie tacy jak Timofej Bardaczow, którzy mówią o Rosji jako mocarstwie euroazjatyckim. W istocie wyłączają Rosję z Europy. Znaczy propozycja ubiegłoroczna, 2021, propozycja Putina o wycofaniu się NATO z Europy Środkowej, w istocie była próbą powiedzenia, że Rosja będzie uczestniczyła w grze europejskiej jako czynnik dominujący, a nie jako czynnik uzupełniający porządek Europy. Wygrana Rosji oczywiście oznacza, że wracamy do modelu zimnej wojny, krótko mówiąc. Przegrana Rosji oznacza, że wracamy do modelu Europy, ja wiem, po pokoju westfalskim z pewnymi modyfikacjami, czyli Europy, która składa się z państw średniej wielkości, rywalizujących w ramach pewnej zdefiniowanej prawnie i politycznie wspólnoty. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Rok 2022 upłynął niewątpliwie pod znakiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niewątpliwie w naszej części świata. Trudno dzisiaj o jednoznaczny polityczny bilans tego wydarzenia. Mówi się, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, a do tego zmierzchu chyba niestety ciągle jeszcze daleko. Jak wojna na Ukrainie wpłynie na europejski, a szerzej światowy system bezpieczeństwa międzynarodowego? Jak zmieni się pozycja Rosji w tym systemie? No bo co do tego, że się zmieni, chyba wątpliwości dzisiaj mieć nie można. I wreszcie, jaka będzie sytuacja Polski, naszego kraju? O to wszystko próbować będziemy pytać naszego dzisiejszego gościa, jakim jest pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Polityk, dyplomata, historyk, dziennikarz, można by zapewne na różne sposoby pana ambasadora przedstawić. W swojej bogatej drodze zawodowej, między innymi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie oraz w Armenii. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam również. Szanowny panie ambasadorze, drodzy państwo, Paweł we wstępie wspomniał o tym, że mijający rok niewątpliwie, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy, czy też perspektywy europejskiej, naznaczony jest rosyjską inwazją na Ukrainę. Chciałem się w tym miejscu zapytać o taką rzecz. Mianowicie, gdybyśmy cofnęli się rok wstecz, no to mieliśmy pewien układ politycznych sił, który był w tej części Europy oraz na świecie. No i doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, trwa w tej chwili wojna. Więc czy mogę pana ambasadora poprosić o takie podsumowanie, co w tym układzie sił politycznych w Europie i na świecie ta wojna zmieniła, jak ten układ wyglądał przed 24 lutego 2022 roku, a jak wygląda w tej chwili, kiedy prowadzimy tą rozmowę? Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za możliwość tej rozmowy i od razu biorąc byka za rogi, co ta wojna zmieniła? Ta wojna zmieniła prawie wszystko, dlatego że ta wojna postawiła przed nami, jeżeli mamy mówić o roku 2020, w perspektywie roku zaczynającego się 2023, jeżeli mamy mówić w perspektywie tego, co
zmienia się na świecie, to trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta wojna nie jest wyłącznie inwazją Rosji na Ukrainę, że ta wojna mimo swojego regionalnego wymiaru jest w istocie wojną światową, albo jak pisze, ostatnio pisał Fiodor Łukianow, znany rosyjski politolog, komentator, jedna z czołowych postaci tego otoczenia doradczego Władimira Putina, że jest to początek wojny światowej. Mianowicie ta wojna jest w istocie konfliktem pomiędzy dwoma systemami. Pomiędzy systemem zachodnim pod przywództwem anglosaskim i systemem państw aspirujących, państw, które chcą zmienić ład światowy, stworzyć nowy koncert mocarstw pod przywództwem tak naprawdę nawet nie Rosji, a bardziej Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście w ten konflikt zaangażowana jest Rosja, zaangażowana jest Ukraina, zaangażowany jest w dużej mierze Zachód, natomiast zaangażowani są także, choć bez zachwytu, jak się zdaje, Chińczycy. Zaangażowany jest właściwie prawie cały świat, bo głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych czy intensywność handlu z Rosją wskazuje, że właściwie wszystkie liczące się siły na świecie czy państwa na świecie są w jakiś sposób ten konflikt angażowane bądź zaangażowane. To jest jakby pierwsza kwestia. Ten konflikt zmienił poza tym architekturę europejską. Architekturę europejską zmienił w stopniu dość kluczowym, bo mieliśmy do roku 2021 właściwie sytuację taką, trochę prowokowaną w czasie prezydentury Trumpa przez Amerykanów, trochę wynikającą z pewnej logiki gospodarki czy historii, że następowała. Zastanawiam się nad słowem, bo to nie emancypacja, choć tu się to słowo jakby narzuca, ale następował pewien rozjazd, oddalanie się Europy i Stanów Zjednoczonych, konkurencja pomiędzy tymi dwoma ośrodkami świata zachodniego, zbudowana w dużej mierze na rywalizacji gospodarczej. Europa żyła w przekonaniu, że konsumuje i będzie konsumować dywidendę pokojową, pomimo że Rosjanie już kilkakrotnie wcześniej dawali do zrozumienia, że to dywidenda pokojowa nie jest wieczna, że oni się w tę dywidendę pokojową przestali angażować, czy w tę wizję nowego pokoju po roku 1989 przestali się angażować. Przeciwnie, zaczęli używać siły, czy to w Gruzji, czy atakując Ukrainę w roku 2014. Natomiast wciąż było bardzo mocne to złudzenie wiecznego pokoju, niemożności prawdziwej wojny. To, co się działo na obrzeżach cywilizowanego świata z punktu widzenia, nie wiem, Paryża czy Madrytu, było nieistotnymi konfliktami, natomiast istotą miało być, zresztą wszyscy oglądaliśmy dziesiątki takich mapek krążących w internecie, istotą miał być handel, miało być gospodarka, na tych mapkach widzieliśmy, że kraje były uszeregowane wedle wielkości PKB, a nie swojej siły militarnej, ludnościowej, powierzchni, zasobów i tak dalej. I napaść rosyjska w lutym ubiegłego roku, czy ubiegającego roku, postawiła nad tym wszystkim absolutny znak zapytania. Wróciliśmy do polityki bardzo tradycyjnej, polityki, w której liczy się realna, kinetyczna siła militarna, w której liczą się ludność, zasoby, zdolności mobilizacyjne, zdolności przywódcze. I nagle okazało się, że Europa
jest całkowicie uzależniona od amerykańskiego parasola obronnego, że Europa nie posiada jakiejkolwiek realnej suwerenności obronnej, suwerenności w dziedzinie bezpieczeństwa. Nagle wzrosła rola NATO, nagle dyskusje o tym, co zmieniła pandemia, poszły w cień, w miejsce debaty o tym, jak powinno wyglądać, jak powinien wyglądać względnie Zjednoczony Zachód. Więc jeżeli mówimy o tym, kto wyszedł po pierwszych miesiącach tej wojny, wojny trwającej, wojny, której końca nie bardzo widać, jeżeli mówimy o tym, kto wyszedł z tego konfliktu zwycięsko, kto zyskał, kto stracił, to można stwierdzić, że na pewno zyskali Amerykanie. Amerykanie zyskali, ponieważ wokół Stanów Zjednoczonych znów skonsolidował się nawet nie Zachód, tylko świat demokratyczny, bo pamiętajmy, że w tej światowej wojnie, która toczy się w tej chwili w wersji krwawej i kinetycznej na Ukrainie, mamy kilka innych potencjalnych frontów, przede wszystkim front na Morzu Południowochińskim. No, czytamy o tym, że chiński lotniskowiec Liaoning zbliżył się na kilkaset mil do wyspy Guam, czyli centrum militarnego Stanów Zjednoczonych. Mamy nieustanne incydenty w cieśninie tajwańskiej. Mamy bardzo zaostrzoną debatę na temat właśnie Tajwanu. Mamy kluczowe decyzje Japonii, państwa, którego trochę nie doceniamy, ale które jest potęgą militarną, co jest być może zabawne w świetle tego, że konstytucyjnie nie ma armii, ale mimo tego jest potęgą militarną. Mamy coraz większe zaangażowanie Korei Południowej i tak dalej, tu można długo wyliczać, już się pewnie do tego wrócimy, ale tu jest potencjalny drugi, a być może nawet główny front tej nowej wojny światowej. Mamy otwarte kilka frontów pomniejszych, przede wszystkim na obszarze Afryki subsaharyjskiej. Mamy niesłychanie zaostrzoną sytuację wokół Iranu, Zatoki Perskiej. Mamy redefiniowaną rolę Arabii Saudyjskiej. Ale z drugiej strony ten podzielony Zachód, który wydawało się, że będzie rozgrywany przez czynniki nowe w polityce, BRICS, niewątpliwie rosnące Chiny i tak dalej, ten Zachód się znowu zjednoczył i znowu udowodnił, że w sensie siły militarnej na razie nie ma rywala, bo to, co się stało w Ukrainie, to jest przede wszystkim militarna kompromitacja Rosji. To na dwóch poziomach, pewnie do tego wrócimy. A kontynuując tę myśl, kto zyskał? Zyskali Amerykanie na pewno, bo jak mówię, skonsolidowali świat zachodni, potwierdzili swoje przywództwo. Jednocześnie Stany Zjednoczone otrzymały impuls, bardzo potrzebny tak naprawdę Amerykanom, który dość wyraźnie zaczął ukierunkowywać amerykańską politykę. Te obawy, że podziały między demokratami a republikanami będą blokowały amerykańskie zaangażowanie w konflikt, jak na razie nie sprawdzają, to jest wyraźnie bipartisan decyzja o wspieraniu Ukrainy, o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, jednocześnie o szybkiej, głębokiej modernizacji amerykańskich sił zbrojnych, co też nie jest bez znaczenia. Amerykanie udowodnili, że w ciągu 2-3 lat są w stanie wyprodukować pociski hipersoniczne, o których zapomnieli. Amerykanie reaktywują swoje zdolności wojskowe w dziedzinie floty, obliczone właśnie na potencjalny konflikt na Morzu Południowochińskim. Amerykanie przyspieszyli ekspansję przemysłową w dziedzinie lotnictwa i tak dalej. Znowu ta opowieść, poczynając od decyzji niemieckiej, pierwszej właściwie po wybuchu wojny, żeby kupić F-35, jest bardzo charakterystyczna.
Inaczej mówiąc, Stany Zjednoczone potwierdzają przywództwo, konsolidują świat demokratyczny łącznie z Japonią, Australią, nie mającą wcale entuzjazmu do współpracy, szczególnie z Japończykami, Koreą Południową, etc. Drugim wielkim wygranym, trochę z naszej perspektywy niedostrzeganym, jest takie wschodzące mocarstwo, jakim są Indie. Indie dzięki tej wojnie stały się tak naprawdę najpiękniejszą panną na wydaniu na tym balu, który w tej chwili się globalnie toczy. Po pierwsze dlatego, że Indie są niezbędnym czynnikiem dla każdego, kto wchodzi w spór czy konfrontację z Chinami. Wobec tego Indie, które do tej pory starały się być krajem siedzącym trochę okrakiem na barykadzie, kupującym sprzęt rosyjski, bardzo dobre relacje z Rosją i tak dalej, z drugiej strony nie najgorsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Indie znalazły się w sytuacji, w której prędzej czy później, i to raczej prędzej niż później, będą się musiały opowiedzieć po którejś ze stron. I z rachunku dokonywanego przez Hindusów na dwóch poziomach, takim ideologiczno-historycznym i gospodarczym, zaczyna wychodzić, że jednak bardziej im się opłaci opowiedzenie się po stronie świata demokratycznego. Spory indyjsko-chińskie, bardzo wyraźnie się zaostrzające, też na to wskazują, ale nie tylko, bo również zaangażowanie Indii na przykład w próby skłonienia Rosji do powściągnięcia agresji, bo ja nie chcę mówić o pokoju, bo mówienie o pokoju w kontekście tego konfliktu w tej chwili jest chyba przedwczesne. Natomiast bardzo krytyczny stosunek, który premier Modi zaprezentował dwukrotnie w rozmowach z Putinem i rosnąca intensywność relacji pomiędzy New Delhi a Waszyngtonem wskazuje na, jak mówię, kierunek ewolucji. Może nie jeszcze nie zmianę w polityce indyjskiej, kierunek ewolucji. Podobnie jak decyzje Indii, jeśli idzie o geografię zakupu sprzętu wojskowego, które też wyraźnie przechylają się w stronę świata zachodniego. Ocieplenie w relacjach indyjsko-australijskich też z naszej perspektywy jest to szalenie odległe, ale jest to element układanki na obszarze indopacyficznym. To wszystko razem sprawiło, że rola New Delhi rośnie, będzie rosła i że Hindusi mogą wyciągnąć bardzo wiele profitów. Na razie zarabiają na sprzedawanej po dumpingowej cenie ropie rosyjskiej, ale będą zarabiali więcej. Rośnie oczywiście również rola krajów takich jak Brazylia, czy obszarów w ogóle uznawanych do tej pory za peryferyjne. To znaczy, w jakimś sensie można powiedzieć, że przegranymi w tym konflikcie, czy znaczenie po tych 10 miesiącach, znaczenie Rosji niewątpliwie spadło. Na dwóch poziomach. Po pierwsze, Rosja nie jest w stanie zapanować nad obszarem swojego otoczenia. Traci Azję Środkową, traci wpływy na południowym Kaukazie. No, bardzo charakterystyczne jest to, co dzisiaj rano się pojawiło w przestrzeni informacyjnej, że premier Armenii, uznawanej nie bez racji za prawie kolonię rosyjską, premier Armenii złożył oficjalne, bardzo ciepłe życzenia noworoczne prezydentowi Ukrainy. List Paszyniana do Zełenskiego no jest sygnałem, że nawet ten obszar, zdawałoby się, trzymany bardzo wyraźnie przez Rosjan, Kaukazu Południowego, wymyka im się z rąk. Z kolei Amerykanom, jak się zdaje, zaczyna się wymykać z rąk Arabia Saudyjska, która z kolei próbuje rozgrywać, wzmacniać swoją pozycję w tym trójkącie Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Mam wrażenie, że boksując trochę powyżej swojej realnej wagi.
ale to książę Mohammed Salman jest znany z tego, że prowadzi politykę awanturniczą. No i wreszcie w gruncie rzeczy przegrana jest Europa, ponieważ opowieści o autonomii strategicznej Europy okazały się opowieściami znowu zdecydowanie powyżej realnej wagi Europejczyków. Zaniedbanie przez Europę budowania siły wojskowej, zaniedbanie przez Europę budowania pewnej takiej fundamentalnej solidarności politycznej, czy jednolitej polityki zewnętrznej, doprowadziło do tego, że Europa w tej chwili jest na bardzo ostrym zakręcie. Pomysł części państw europejskich, żeby poprzez zbliżenie z Rosją budować swoją pozycję na kontynencie, a to był pomysł i niemiecki, i francuski, i w pewnym momencie brytyjski, żeby, jak ja to określam półżartobliwie, chodzić po europejskich salonach i straszyć niedźwiedzią na łańcuchu, okazał się kompletnie chybiony, ponieważ niedźwiedź z łańcucha się zerwał i sam straszy. A Europa okazuje się, nie ma dobrej odpowiedzi, za wyjątkiem znalezienia się pod amerykańskim parasolem. No i ostatni czynnik, niezwykle istotny, ten konflikt pokazał znaczenie broni atomowej, posiadania arsenału atomowego, posiadanie zdolności użycia broni masowego rażenia jest niezbędną przepustką do klubu państw znaczących, co oczywiście ma bardzo negatywny, tak naprawdę w dłuższej perspektywie, wydźwięk, bo można sądzić, że bardzo wiele krajów będzie się starało, żeby pozyskać zdolności nuklearne, jeżeli mają ambicje odgrywania znaczącej roli na arenie międzynarodowej. Także tak by wyglądał taki wstępny bilans tej wojny, z jednym bardzo istotnym sygnałem, że znaczenie siły wojskowej, zdolności mobilizacyjnych i potencjału państw uczestniczących w grze niesłychanie wzrosło w stosunku do okresu przedwojennego, kiedy wydawało się, że soft power i umiejętności znalezienia się w gospodarce globalnej są podstawowymi umiejętnościami i zdolnościami. Znaczy, patrząc na europejski teatr, można powiedzieć, że ta wojna lewarowała znaczenie Polski z różnych powodów, ale między innymi z powodu wielkości państwa i położenia geograficznego, a jeżeli szukamy porównań, na przykład obniżyła znacząco znaczenie Holandii, czy też Królestwa Niderlandów, bo tak Holendrzy chcą, żeby o nich mówić, która to Holandia była takim modelowym przykładem państwa będącego zwornikiem świata globalizacji. Więc w tej chwili okazuje się, że oprócz globalizacji potrzebne są ludność, zasoby i armia. Panie ambasadorze, nie ukrywam, że kiedy pan na sam koniec podkreślił, że no, cała ta wojna, cała ta sytuacja, tak jak to pan określił, której nie możemy zamykać tylko i wyłącznie do analizy wydarzeń na Ukrainie, tylko trzeba to patrzeć jako na przejaw no, pewnych strukturalnych zmian w stosunkach międzynarodowych, no, które można powiedzieć postępowały od dłuższego czasu, a w tej chwili doszło do zwiększenia dynamiki tych zmian. I wspominał pan o kontynencie europejskim, czy też państwach europejskich. No bo tak naprawdę już przed tą wojną wielu analityków, teoretyków zastanawiało się, jak patrzeć na Europę, czy to mimo wszystko będziemy szli w kierunku pewnej konsolidacji tych zdolności, o których pan mówił, czy będziemy jednak starali się grać indywidualnie. Ale w pana wypowiedzi usłyszałem też jedną bardzo ciekawą rzecz, że jednak ten mijający rok pokazał, że żeby pozycjonować państwo w systemie międzynarodowym, nie można patrzeć tylko i wyłącznie na dane ekonomiczne, innowacyjność, tylko trzeba jednak powrócić trochę bardziej realistycznie również do siły militarnej, potencjału demograficznego, no i tej wielkości państwa. Czy z tej perspektywy uważa pan, że ta wojna może wywrócić, nazwijmy to, hierarchię państw, ale już wewnątrz
Europy, wewnątrz Unii Europejskiej, na przykład powodując, że takie państwa jak Niemcy no, będą miały mniejszy wpływ, a na przykład takie państwa jak Polska, no, która przynajmniej w sferze deklaratywnej bardzo mocno zamierza się zbroić, no może tak naprawdę stać się partnerem bardziej wiarygodnym, czy też bardziej pożądanym do pewnych przedsięwzięć politycznych. Znaczy, w wypadku Niemiec można powiedzieć bardzo krótko, no, Republika Federalna nie zdała testu przywództwa. Niemcy bardzo długo z powodzeniem w jakimś sensie, szczególnie po Brexicie, zabiegali o to, żeby pełnić rolę wyraźnego lidera Unii Europejskiej. No i w momencie, kiedy ta Europa znalazła się w polu zagrożenia, no to okazało się, że przywództwo niemieckie było przywództwem zbyt słabym. Niemcy nie mieli realnej propozycji w miarę solidarnej polityki europejskiej. Oprócz tego zmienia się pewna geografia Europy. Pamiętajmy, że ze względu na ambicje unijne Ukrainy, których nie możemy lekceważyć, bo one są poparte krwią. No, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że rozmawiamy rok temu. Jakby ktoś powiedział, że Ukraina stanie się krajem kandydującym do Unii Europejskiej, to by się postukał w czoło, że Mołdawii nie wspomnę. Ta kwestia była w ogóle spychana na kompletny margines. Oczywiście Europa jeszcze tutaj obecność tego zwierzęcia nie skłoniła do zwrócenia uwagi na jeszcze jeden czynnik, bo to jest imigrant legalny, który przybył do Europy z Armenii, z paszportem jak najbardziej, więc Europa stanie przed gigantycznym problemem migracyjnym z wielu kierunków i na to będzie musiała również odpowiedzieć, ponieważ Europa się starzeje, a szczególnie starzeją się Niemcy. Niemcom brakuje rąk do pracy, Niemcy nie mają pomysłu, poza starym pomysłem z lat 60. dotyczącym przywoływania gastarbeiterów, ale Niemcy przede wszystkim nie miały pomysłu na konsolidację Europy. Przepraszam. Pozbyłem się chwilowo przynajmniej tego obywatela Europy nowego. Niemcy nie miały przede wszystkim pomysłu na konsolidowanie Europy w opozycji do Rosji. Dlatego, że cały pomysł niemiecki, skądinąd, no, idąc śladem Bismarcka tak naprawdę, był pomysłem Europy opartej o ścisłą kooperację z Rosją. Rosją, która miała być rynkiem, ale przede wszystkim miała być dawcą przewagi konkurencyjnej Europy w postaci łatwo dostępnych i tanich surowców energetycznych. To ten pomysł niemiecki się przewrócił. Pokazał, że był błędny od początku, że Niemcy pomyliły współpracę z uzależnianiem się od partnera zewnętrznego, wobec czego jednocześnie Niemcy nie były w stanie zaproponować żadnego rozwiązania alternatywnego. Podobnie jak nie zadziałał w tym konflikcie tandem niemiecko-francuski jako tandem przywódczy. Wobec tego Europa chętnie skryła się pod amerykański parasol, między innymi dlatego, że Amerykanie mieli dość jasną wizję tego, co należy zrobić wspólnie. Takiej wizji nie było z poziomu kierowniczego, kierownictwa politycznego Europy, bo w mojej opinii zadziwiająco dobrze spisywała się Komisja Europejska, czyli ten kościół biurokratyczny z kolei, który dość dobrze wszedł w cały proces wspierania Ukrainy, czy koordynowania działań o charakterze właśnie już politycznym. Komisja Europejska się wzmocniła kosztem państw liderów i nie widać na razie perspektywy, że ten tandem niemiecko-francuski będzie miał możliwości przewodzenia Europie bez oparcia się o nowy biegun, który w Europie powstał, czyli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a właściwie północno-wschodnio-środkowej, bo w mojej opinii kluczową rolę w tym układzie odgrywa nie tylko Polska. Polska
w dużej mierze odgrywa tę rolę ze względu na swoje położenie geograficzne i to, że jest zadeklarowanym partnerem Ukrainy, który jest główną osią transportową, logistyczną, ale również w jakimś sensie polityczną, łączącą Ukrainę z resztą Europy, ale niezwykle rośnie w znaczenie krajów skandynawskich. Akces Szwecji i Finlandii do NATO zmienia nie tylko geografię natowską, zmienia również geografię europejską w istotny sposób, ponieważ praktycznie likwiduje ten biegun europejskiej neutralności. Biegun, który był w sumie dość mocny, prawda, bo składał się ze Szwecji, z Finlandii, Irlandii, Szwajcarii, Austrii. To była poważna grupa krajów, które ciążyły w stronę neutralności. Otóż decyzja Skandynawów zmienia również Europę, w tym sensie, że rozmowa europejskiej tożsamości obronnej, wcześniej bardzo często podnoszona, w tej chwili jest rozmowa w sposób oczywisty o tożsamości europejskiej w środku, w NATO. Nie ma tożsamości bezpieczeństwa Europy bez NATO. Po tej decyzji jest to absolutnie oczywiste. No nie mówię już oczywiście o innych konsekwencjach takich ściśle logistycznych, dla nas ważnych, bo pamiętajmy, że decyzja o zaangażowaniu Szwecji i Finlandii w NATO, wejściu tych krajów do NATO, to jest decyzja, która tak naprawdę najbardziej powinna ucieszyć mieszkańców Lublina i Białegostoku, ponieważ w tym momencie zmienia się cała wizja strategiczna obrony NATO i zamiast obrony na Wiśle i porzucenia krajów bałtyckich w pierwszej fazie wojny, możemy myśleć spokojnie o obronie linii granicznej. Skądinąd Rosjanie również się do tego przyczynili poprzez zbrodnie wojenne i uświadomienie kręgom politycznym, ale również obywatelom krajów NATO, że model prowadzenia wojny od czasu II wojny światowej się nie zmienił i że okupacja oznacza gigantyczne straty wśród ludności cywilnej, nieakceptowalne na poziomie politycznym. Ale to jest pewna uwaga poboczna. W każdym razie rola Skandynawii, rola Polski i rola Rumunii, która z kolei jest tym krajem gwarantującym alternatywny wobec Turcji dostęp do Morza Czarnego, bardzo wzrasta i właściwie trudno rozmawiać o tożsamości europejskiej w dziedzinie obrony. Jak mówię, tożsamości wewnątrz NATO. To jest nowość. Tu pomysł na europejską suwerenność obronną, szczególnie pieszczony przez całe lata przez Francję, w tym momencie właściwie można odłożyć do lamusa. Nie ma takiej opcji. O europejskiej tożsamości możemy mówić tylko w łączności ze Stanami Zjednoczonymi. Wobec tego rola tej flanki wschodniej natowskiej bardzo rośnie i trudno w tej chwili mówić, znaczy inaczej powiem, jeżeli mamy perspektywę, a mamy perspektywę odniesienia sukcesu na Ukrainie i integrowania Ukrainy do świata zachodniego, bo zwróćmy uwagę, że i Henry Kissinger, który jest często u nas źle odczytywany i krytykowany, i nie tak dawno profesor Andrew Michta na łamach Politico jasno stwierdzają, że Ukraina de facto jest częścią natowskiego systemu bezpieczeństwa, jeszcze nie de jure, ale de facto. Otóż jeżeli myślimy o sensownym zintegrowaniu Ukrainy, a jeżeli Ukrainy, to znowu rzecz, o której często zapominamy, Białorusi również, bo przecież losy
dyktatora Białorusi. Ja skądinąd z irytacją oglądam wszystkie polskie telewizje, które używają z lubością określenia prezydent wobec Aleksandra Łukaszenki w sytuacji, kiedy formalnie rząd polski nie uznaje go jako prezydenta. I może mówić o dyktatorze, o przywódcy de facto, ale nie jest prezydentem Białorusi od 2 lat. Otóż losy Łukaszenki są nierozerwalnie splecione z losami Putina i z losami Rosji. On ma tego świadomość i to mówił kilkakrotnie publicznie. Wobec tego porażka rosyjska na obszarze Ukrainy, możliwa i prawdopodobna, oznacza również wypadnięcie z tej rosyjskiej układanki kraju z punktu widzenia wojskowego, dużo ważniejszego dla Rosji od Ukrainy, jakim jest Białoruś. I wobec tego, jeżeli myślimy o domknięciu projektu Europa, bo to do tego się sprowadza, domknięciu projektu Europa poprzez dołączenie Białorusi, Ukrainy, Mołdawii do projektu politycznego europejskiego, to w tym momencie jedyną możliwą, w mojej przynajmniej opinii, lokomotywą, która może te 3 bardzo osłabione wagony, ale jednocześnie kluczowe wagony przyłączyć do europejskiego pociągu, jedyną sensowną lokomotywą jest coś takiego, co, o czym też zapomnieliśmy trochę, i co się nazywa Trójkąt Weimarski. Czyli krótko mówiąc, Niemcy i Francja nie będą w stanie realnie sprawować przywództwa, szczególnie nad rozszerzoną Europą. Jest to ogromna szansa dla Polski, żeby reanimując konstrukcję polityczną Trójkąta Weimarskiego, na jego z kolei bazie integrować do Europy państwa nowej wschodniej flanki Unii Europejskiej, czyli właśnie tę trójkę krajów postsowieckich. Panie ambasadorze, wróćmy na chwileczkę do Rosji. Wspomniał pan w swojej wcześniejszej wypowiedzi chyba obiektywnej kompromitacji rosyjskiej armii na Ukrainie, przynajmniej w tej pierwszej fazie wojny, o utracie albo częściowej utracie przez Rosję kontroli nad swoimi strefami wpływów, a może nawet wewnętrznymi. Teraz nawiązał pan do Rosji w kontekście Białorusi, no i prawdopodobnie no, faktycznego powiązania przyszłości łukaszenkowskiej Białorusi z putinizmem, czy z reżimem putinowskim. I chciałbym zapytać tutaj o Rosję, bo może tak, kiedy Rosjanie szli na tą wojnę, a w zasadzie wcześniej, już w grudniu 2021 roku, kiedy było to słynne ultimatum wysłane do NATO i do Stanów Zjednoczonych, gdzie Rosjanie faktycznie żądali wycofania strategicznej infrastruktury wojskowej za Odrę, tak, do momentu z 97 roku, sprzed 90. Za Łabę właściwie nawet. Tak, dokładnie, za NRD. I teraz, kiedy Rosjanie szli na tą wojnę, no to wielu polityków, propagandystów na czele z Aleksandrem Duginem, takim chyba najsłynniejszym, choć chyba trochę karykaturalnym już, mówiło, że to jest taka wojna o wywrócenie systemu bezpieczeństwa, bo jest on niesprawiedliwy i uniemożliwia Rosji, państwu cywilizacji, czy w ogóle państwom wielu na świecie, rozwój, bo jakby część tej wartości dodanej zabiera dla Zachodu, dla anglosasów. A jednocześnie z drugiej strony, kiedy ta wojna trwała, zaczęliśmy słyszeć głosy, tutaj nawet na naszym kanale pojawiały się, wspomnę, rozmowę z ambasadorem Szczelskim przy ONZ, czy niedawno mam, że musimy się przygotowywać albo dążyć do świata, w którym Rosja nie będzie takiej roli odgrywała. Z drugiej strony przypomnę rozmowę z ambasadorem Orłowskim niedawno, który pokazywał francuską perspektywę i francuską wrażliwość na rolę Rosji jako stabilizatora. To też u Kissingera wspomnianego przez pana. Słuchaj, stabilizatora systemu europejskiego, a szerzej światowego. Ale do czego zmierzam? O, jeszcze nawiążę do pana rozmów z panem Piotrem Szczepańskim na kanale Wszechnica FWW. Polecam z tego miejsca, gdzie pan akurat wspomniał o tym, o konieczności takiej idei wypchnięcia Rosji z Europy w zasadzie w jakimś sensie, co oznaczałoby dla Polski całkowitą zmianę sytuacji geopolitycznej. Ale to przedługie pytanie prowadzi do tego, jak pan sobie wyobraża z tego momentu, w którym jesteśmy, sytuację Rosji po wojnie? Czy jest scenariusz, w którym Rosja jeszcze może wygrać i cały ten układ przewrócić? Czy niezależnie od nawet militarnego zwycięstwa na Ukrainie sprawy zaszły za daleko, zmiany na Zachodzie, o których pan mówił wcześniej, postąpiły? Czy może jakoś inaczej to powinniśmy rozumieć?
Mamy mnóstwo trudnych pytań związanych z Rosją. Ja zacznę od tej tezy, którą pan zechciał przywołać, a którą rzeczywiście kiedyś już stawiałem publicznie, mianowicie od tego, że stanęliśmy przed szansą. Ta szansa jeszcze się nie zmaterializowała, ale stanęliśmy przed szansą odwrócenia, ja czasami mówię żartem, odwrócenia wyników bitwy pod Połtawą. Bo właściwie po bitwie pod Połtawą w 1709 roku Rosja wkracza do Europy jako jedno z państw europejskich. Wcześniej Rosja była oczywiście elementem handlu, nawet różnych małżeństw dynastycznych, różnych sojuszy, ale nie była postrzegana przez Europę jako element koncertu europejskiego. Otóż w tej chwili, w razie porażki na Ukrainie, pojawia się szansa wyjścia Rosji z Europy, czyli traktowania Rosji jako mocarstwa zewnętrznego wobec Europy, nie stabilizatora europejskiego porządku. Dlatego z tak dużym niepokojem przyglądałem się tym różnym wypowiedziom francuskim. Rzeczywiście tutaj Tomek Orłowski zwrócił słusznie uwagę, że w myśleniu francuskim cały czas Rosja od przynajmniej pierwszej wojny światowej, a tak naprawdę nawet dłużej, jest czynnikiem stabilizującym porządek europejski. I do tego w istocie nawiązuje Macron, mówiąc o tych gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. Natomiast to myślenie francuskie, to myślę, że to jest zadanie dla naszych think tanków, dla polskich polityków również, to myślenie francuskie jest głęboko niebezpieczne i raczej w świetle konfliktu na Ukrainie anachroniczne. Czyli Rosja sama w jakimś sensie postawiła się poza Europą. Zresztą to myślenie przywołał pan Dugina, ale nie tylko Dugin, bo to są również z tego młodego pokolenia ludzie tacy jak Timofiej Bardaczow, którzy mówią o Rosji jako mocarstwie euroazjatyckim. W istocie wyłączają Rosję z Europy. Znaczy propozycja ubiegłoroczna, 2021, propozycja Putina o wycofaniu się NATO z Europy Środkowej w istocie była próbą powiedzenia, że Rosja będzie uczestniczyła w grze europejskiej jako czynnik dominujący, a nie jako czynnik uzupełniający porządek Europy. Zaatakowali Ukrainę, powiedzieli sprawdzam, okazało się, że nie mają wystarczających możliwości politycznych, wojskowych i ekonomicznych, żeby taką rolę móc odgrywać. Wobec tego próba przywracania Rosji do europejskiego koncertu jest próbą chyba skazaną na niepowodzenie z góry. Rosja w tej chwili ma w istocie gra w tej chwili o to, czy będzie czynnikiem samodzielnym na mapie mocarstwowej świata, czy będzie po prostu, jak to elegancko ujmują Chińczycy, młodszym bratem Chińskiej Republiki Ludowej. Dodajmy, że w chińskim języku politycznym sformułowanie młodszy brat oznacza eleganckie określenie na kolonię, czy kraj zależny, czego Rosjanie niekoniecznie chcą brać pod uwagę. Wobec czego wydaje się, że rola Rosji po pierwsze przestaje być rolą stabilizującą. No, nie ukrywajmy, zarówno w głównych stolicach europejskich, jak bardzo długo w Waszyngtonie postrzegano rolę Rosji jako czynnika stabilizującego cały obszar postsowiecki przynajmniej. Było to myślenie takie w stylu, jak usłyszałem coś takiego, akurat nie z Rosją w tle, tylko w nieco innej konfiguracji, ale myślenie jest takie samo, że od Medley Holder usłyszałem kiedyś, że oni chcą zatelefonować w jedno miejsce i wiedzieć, co się dzieje.
Znaczy chodziło tutaj, akurat to był pewien komplement pod naszym adresem, że chcą zatelefonować do Warszawy i wiedzieć, co się dzieje w regionie. Więc to jest ich inwestycja w Polskę. Natomiast myślenie całego Zachodu było takie, że zadzwonimy do Moskwy i wiemy, co się dzieje w Azji Środkowej, co się dzieje na Kaukazie, co się dzieje na Białorusi, na Ukrainie. W gruncie rzeczy tak postrzegano Rosję. Ja z perspektywy Erywania, którym spędziłem kilka lat jako polski ambasador, to bardzo wyraźnie widziałem, że zaangażowanie polityczne państw zachodnich na tym obszarze było limitowane przez filtr rosyjski. Czyli z góry zakładano, że ostatnie słowo w odniesieniu do regionu ma Rosja i nie robimy niczego, może nie tyle wbrew Rosji, ile przeciw Rosji, ponieważ nie będziemy się angażować. Ja to słyszałem od Ormian przecież wielokrotnie, że Armenia byłaby zachwycona, gdyby mogła uczestniczyć w strukturach zachodnich, no ale na razie nikt inny nie ma ochoty w Armenii się zaangażować, wobec tego im pozostają tylko Rosjanie. Teraz ta sytuacja się zmieniła. Zmieniła się w odniesieniu do obszaru Azji Środkowej. W oczywisty sposób zmieniła się do obszaru również europejskiego, czyli Rosja nie wypełnia tej roli, którą miała wypełniać, czyli gwaranta pewnego porządku, złego, ułomnego, ale porządku, który nie angażuje sił, środków, energii i uwagi świata zachodniego. Świat zachodni musi, chciał, nie chciał angażować się i w Azji Środkowej, i w Europie Wschodniej, i na Kaukazie, bo po prostu to się wszystko gotuje. Natomiast Moskwa nie posiada już w tej chwili argumentów i możliwości, żeby gwarantować stabilizację tego obszaru. Czyli zadanie stabilizowania sytuacji Rosji odpadło. Otóż drugim czynnikiem jest to, że Rosja przestała być gwarantem przewagi konkurencyjnej Europy wobec reszty świata, jeśli idzie o dostawy surowców energetycznych, przede wszystkim surowców w ogóle. Głównie dlatego, że Europa zorientowała się, iż Rosjanie używają ropy i gazu jako czynnika nacisku i przewagi politycznej. I decyzje, które zapadły o odejściu od rosyjskiego gazu, odejściu od rosyjskiej ropy, wydają się być decyzjami już przesądzonymi. Europa już po pandemii zorientowała się, że jest zbyt uzależniona od, nie wiem, farmaceutyków z Chin i Indii, od długich łańcuchów dostaw. Próbuje to wszystko porządkować i elementem tego porządkowania staje się znaczące zmniejszenie uzależnienia od dostaw surowców energetycznych rosyjskich. Ten wybuch, zniszczenie fizyczne części Nord Streamu, a wcześniej rezygnacja z otwarcia od Nord Streamu 2, wyraźnie wskazuje, że są to decyzje o charakterze strategicznym, bo w momencie, kiedy Europa zbuduje alternatywną sieć dostaw w postaci gazoportów, w postaci rurociągów łączących z obszarem śródziemnomorskim i tak dalej, to nie będzie powodu, żeby wracać do dotychczasowego modelu z Rosją. Czyli Rosja przestaje być nie tylko gwarantem stabilności regionu, ale również przestaje być gwarantem stabilnych, nie tanich dostaw surowców energetycznych, czyli ten drugi czynnik przyszłości Europy też Rosjanom wypada przyszłego udziału w europejskim koncercie, może tak, wypada Rosjanom z ręki. No i jest czynnik trzeci, czyli czynnik militarny, bo nie ukrywajmy, że Europa, czyli część państw europejskich, szczególnie przywołana Francja, przez pewien czas myślała o Rosji, o Europie, może o Europie jako o takim języczku uwagi równoważącym potencjały militarne Stanów Zjednoczonych i Rosji i że Europa będzie tu odgrywała rolę samodzielną. Otóż po agresji rosyjskiej również ta bajka o tej samodzielności strategicznej
i równoważeniu potencjałów okazała się nie tylko bajką, ale bardzo, bardzo szkodliwym mitem. Inaczej mówiąc, Rosja w przeciągu ostatnich 10 miesięcy udowodniła dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie jest niezbędna dla Europy. To jest niesłychanie ważne, że Rosja nie jest niezbędna dla porządku europejskiego. Po raz pierwszy od XVIII wieku Europa sobie radzi bez Rosji całkiem nieźle. A po drugie, Rosja udowodniła, że sama na poziomie ideowym, na poziomie narracji w życiu publicznym, politycznym, sama się od Europy odcina. To zresztą jeden z ludzi, którzy są uważani za prozachodnich bardzo w rosyjskim myśleniu, był dyrektor Centrum Carnegie, Dmitrij Trenin, napisał wprost, że ewolucja polityki rosyjskiej, odejścia od zachodocentryzmu na rzecz euroazjatyzmu, czy wręcz kierunku azjatyckiego, wydaje się być ten trendem długofalowym i trwałym. Czyli nie mamy tak za bardzo powodów, dla których Rosja ma uczestniczyć w koncercie europejskim. To jest zmiana absolutnie fundamentalna. Pytanie brzmi, w gruncie rzeczy tylko tak, czy tę zmianę dostrzegają i akceptują główne państwa Europy? Wydaje się, że są na razie, jak to się ładnie pojawia czasami na ekranie komputera, in progress, że następuje powolne rozumienie tego, że jest to proces nieodwracalny. I właściwie pytanie, które sobie stawiają szczególnie eksperci w Europie, ale również politycy, to nie jest pytanie, czy Rosja wychodzi z Europy, tylko czy to jest dobrze, czy źle. Niektórzy, tak jak Macron, chcą odpowiadać, że jest to źle. Inni, jak choćby niemiecka minister spraw zagranicznych, pani Baerbock, odpowiadają, że to dobrze. Oczywiście z polskiego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest nie tylko dobrze, to jest bardzo dobrze. Mam wrażenie, że ta samoizolacja Rosji jest nieprawdopodobną szansą dla Polski. Jest nieprawdopodobną szansą dla Polski, szansą, którą w jakimś niewielkim stopniu mieliśmy 100 lat temu po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy Polska dla Francuzów między innymi właśnie była taką zastępczą Rosją, prawda? Jako czynnik, który miał stabilizować sytuację na wschodzie. Nie udźwignęliśmy wtedy tego zadania, bądźmy szczerzy. I teraz powstaje pytanie, czy Polska będzie w stanie udźwignąć to zadanie, żeby być trzecim kręgiem kręgosłupa Europy. Ja pamiętam, jak świętej pamięci profesor Geremek właśnie kiedyś mówił, że Trójkąt Weimarski to ma być w istocie kręgosłup przyszłej Europy. No ale oczywiście potężne kręgi francuski i niemiecki i z przeproszeniem na razie jest to taka mała Polska kościogonowa. My musimy zbudować nie wokół siebie właśnie. Tutaj bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć, nie wokół siebie, a wspólnie z innymi partnerami z regionu, ten trzeci krąg europejskiego kręgosłupa. Tutaj pewną pomocą może być Ukraina, ale Ukraina może być pomocą tylko o tyle, o ile proces odbudowy Ukrainy po wojnie, cały czas pozostajemy w tym scenariuszu optymistycznym, że Ukraina tę wojnę wygrywa, co nie jest oczywiste i za chwilę wrócę do tego, co pan Paweł mówił, że a co będzie, jak Rosja wygra, co nie jest niemożliwe, co musimy brać pod uwagę oczywiście. Otóż jeżeli będzie następował proces odbudowy Ukrainy, to on w sensie ekonomicznym może odgrywać taką rolę, jak ten mit Rosji, która
staje się kołem zamachowym rozwoju europejskiej gospodarki. Bo odbudowa Ukrainy, Białorusi, Mołdawii w istocie byłaby takim kołem zamachowym, który dałby kolejne przyspieszenie gospodarkom europejskim. To są olbrzymie pieniądze, olbrzymie zadania. To są obszary o modelu ekonomicznym i konsumpcyjnym, bardzo zbliżone do Europy, więc odbudowanie tych obszarów byłoby dla całej Unii Europejskiej bardzo mocnym impulsem rozwojowym. Natomiast czy będzie? No to jest właśnie to pytanie o tym, a co by było, gdyby Rosja wygrała? Otóż w pewnym sensie to by oznaczało oczywiście dalsze lewarowanie znaczenia Polski, bo wygrana Rosji nie oznacza powrotu Rosji do współpracy z Europą. Nie oznacza powrotu Rosji do roli stabilizatora, natomiast oznaczałaby powrót do Rosji do roli, którą odgrywał Związek Sowiecki w czasach zimnej wojny, czyli bliskiego zagrożenia. Czyli w jakimś sensie wygrana Rosji byłaby czynnikiem, który by po pierwsze bardzo konsolidował Europę i Zachód, no bo nie ma lepszego czynnika wzmacniającego integrację niż wróg na granicach. To jest jasne, prawda? To po pierwsze. A po drugie, taka Rosja byłaby katalizatorem zmiany politycznej w Europie w kierunku tworzenia Europy jako amerykańskiej głębi strategicznej tak naprawdę. Czyli wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmocnienia europejskich zdolności atomowych, konieczności rozbudowy budżetów wojskowych już nie tylko Polski czy Szwecji, ale również Hiszpanii, Włoch i wszystkich innych. To by również oznaczało na przykład konieczność nowego dialogu z Turcją. O Turcji do tej pory nie mówiliśmy, ona odgrywa bardzo istotną rolę w tej politycznej układance. Wobec tego wygrana Rosji oczywiście oznacza, że wracamy do modelu zimnej wojny, krótko mówiąc. Przegrana Rosji oznacza, że wracamy do modelu Europy, ja wiem, po pokoju westfalskim z pewnymi modyfikacjami, czyli Europy, która składa się z państw średniej wielkości, rywalizujących w ramach pewnej zdefiniowanej prawnie i politycznie wspólnoty. I wydaje się, że o ile Rosja, to jest oczywiste, nie zniknie. Ja nie podzielam opinii tych ekspertów, którzy mówią o rozpadzie Rosji, bo nie ma się na co rozpaść za bardzo. Natomiast Rosja stanie prawdopodobnie przed wyborem bycia albo państwem zwornikowym pomiędzy Europą a Azją, albo bycia po prostu młodszym bratem Chin ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli ze statusem państwa drugorzędnego, rezygnującego, wdającej się przewidzieć przyszłości ze statusu mocarstwowego. Wydaje się, że na to drugie Rosjanie gotowi nie są, aczkolwiek w to sami brną w dużym stopniu. Natomiast na ten euroazjatyzm, może nie w wydaniu Duginowskim, a w wydaniu właśnie Rosji w Mirowej Politykie, to chyba są gotowi. Panie ambasadorze, ostatnie pytanie, no ale wydaje się, że takie chyba najbardziej z gatunku political fiction, ponieważ musimy jednak starać się zasymulować, co przyniesie najbliższy rok. I chciałem się zapytać z perspektywy tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, czy zdaniem pana ambasadora nadchodzący rok w kontekście właśnie trwającej wojny na Ukrainie może być przełomowy, to znaczy czy możemy być świadkami jakichś wydarzeń, które pozwolą nam tą sytuację wyklarować w jedną lub w drugą stronę, czy raczej prognozuje pan, że będzie to kolejny no, długi, ciężki rok tak naprawdę trwającej wojny bez jednoznacznego wskazania na jej zwycięzcę? To jest oczywiście trudne pytanie, ale ja bym powiedział tak, że w dużej mierze zależy to od woli politycznej świata zachodniego. Jeżeli jako Zachód
bym tak, zdecydujemy się na realne wsparcie Ukrainy, jeżeli nasza wewnętrzna debata, tę debatę bardzo wyraźnie widać w Stanach Zjednoczonych, a po części również w Europie, w Polsce właściwie nie, jeżeli nasza wewnętrzna debata odpowie na pytanie, czy my chcemy, żeby Ukraina nie przegrała, czy my chcemy, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Otóż jeżeli w Waszyngtonie zwłaszcza, ale musi być tu również obecny Berlin, Londyn, chyba Paryż także. Jeżeli w tych stolicach wygra przekonanie, że Ukraina powinna zwyciężyć, to będzie oznaczało, że bardzo znacząco Ukraina zostanie wzmocniona militarnie i wtedy Ukraina ma szansę na zwycięstwo na polu walki. I zwycięstwo Ukrainy na polu walki oznacza bardzo głębokie prawdopodobnie przemiany w Rosji, bo Rosja nie jest gotowa na klęskę. Rosyjskie elity nie są gotowe na klęskę. Wobec tego możemy stanąć wobec jakiejś wewnętrznej rewolucji, raczej nie rewolucji w stylu rewolucji 17 roku, ale wewnętrznej rewolucji, czy nowej wielkiej smuty, o może tak, w Rosji, z której wyłoni się jakieś inne państwo rosyjskie trochę niż do tej pory. I jednocześnie staniemy wobec szansy, jaką jest właśnie powrót granicy cywilizacyjnej I Rzeczpospolitej. Czyli krótko mówiąc, domknięcia projektu europejskiego ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z bardzo dużymi kosztami, nie oszukujmy się. Domknięcie Europy na linii obecnej, w dawnej granicy Rzeczpospolitej, inaczej mówiąc, oznacza bardzo wysokie koszty i finansowe, i organizacyjne, i polityczne dla całej Europy, ale jednocześnie jest nadzieją. Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie wola polityczna, to jest taka perspektywa. Jeżeli nie będzie tej woli politycznej, no to wtedy, jeżeli polityka świata zachodniego ograniczy się do tego, żeby nie dopuścić do przegranej Ukrainy, no to będziemy mieli ciągnącą się wojnę, wojnę na wyniszczenie tak naprawdę, która chyba była pierwotnym założeniem tak naprawdę w większości elit zachodnich. Bo ja muszę powiedzieć, jak ja się przyglądałem dostawom broni na Ukrainę od jesieni 2021 do marca 2022, to były to klasyczne dostawy broni partyzanckiej. Lekkie uzbrojenie, broń przeciwpancerna, również lekka, ekwipunek dla partyzantów i tak dalej. I krótko mówiąc, myślenie prawdopodobnie większości strategów natowskich było takie, że Ukraina zostanie pobita, ale jednocześnie Rosjanie w tej Ukrainie ugrzęzną na lata, jak ugrzęźli w Afganistanie. Tymczasem zwycięstwo ukraińskie pod Kijowem i później zdolność Ukrainy do kontrofensywy udowodniły, że możemy osiągnąć dużo więcej, że możemy nie tylko Rosję utopić w konflikcie, ale że możemy Rosję pokonać i odepchnąć od Europy. I teraz, jeżeli ta decyzja polityczna o wzmacnianiu Ukrainy będzie limitowana wciąż jakimiś warunkami, no to wtedy będzie się ta wojna ślimaczyła i będzie wojną niszczącą dla, oczywiście dla Ukrainy i dla Rosji, ale tak naprawdę również w dużym stopniu dla Europy. Ta wojna Europę osłabia. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że to jest wojna światowa. Otóż ja po miesiącu mniej więcej wojny zajrzałem kiedyś do takiej anglojęzycznej gazety wydawanej w New Delhi, India Times, gdzie przeczytałem analizę, w której stwierdzono, że ta wojna jest dowodem na spadek znaczenia Europy. A dlaczego? A dlatego, że zdaniem autora, już nie pamiętam, kto to pisał, ale znany politolog indyjski, to był, dlatego, że do tej pory Europejczycy toczyli wojny zastępcze na innych kontynentach, a teraz wojna zastępcza toczy się na terenie Europy. Hindusi odczytywali to wtedy jako wojnę zastępczą amerykańsko-chińską.
Więc też pamiętajmy o tej perspektywie, że jest to w istocie konflikt, który jest konfliktem dwóch systemów w skali globalnej. Bo pamiętajmy, że może się pojawić czarny łabędź w postaci na przykład gorącego konfliktu na Morzu Południowochińskim, który znacząco by wywrócił założenia brzegowe tego konfliktu toczącego się wokół Ukrainy i na Ukrainie. Natomiast jeżeli tego typu zmiany nie nastąpią, jeżeli polityka Zachodu będzie ewoluowała w tym kierunku, w którym ewoluuje, czyli uznania, że Ukraina powinna tę wojnę wygrać, to przyszły rok rzeczywiście może być rokiem tak przełomowym jak rok 1709, tylko w drugą stronę. I oczywiście z punktu widzenia naszych polskich interesów bardzo bym sobie tego życzył. No, nam nie pozostaje nic innego, jak podpisać się pod tym, bo chyba rzeczywiście jest tak i wśród polityków, i wśród środowiska akademickiego, publicystów, takie poczucie przełomowości tego, co się dzieje, jednocześnie pewna bezradność, bo trudno jest interpretować wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach. Dopiero pewnie za wiele lat zobaczymy pewne takie syntetyczne opracowania, które pozwolą uchwycić te kluczowe momenty, które może dzisiaj nieświadomie przebiegają niepostrzeżenie, a my zwracamy uwagę na co innego. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. No, ja dziękuję bardzo. Poczucie bardzo, bardzo ważną. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Drodzy Państwo, ja zachęcam do... Mam przyjemność po mojej stronie. Zachęcam do oglądania tego materiału, do komentowania jego, bo dzięki temu też staje się jego zasięg większy, do popularyzowania i do refleksji nad otaczającym nas światem, no bo nawiązując do tego brytyjskiego, a pseudochińskiego przysłowia, że żyjemy w ciekawych czasach, to chyba niestety bardzo ciekawych czasach żyjemy. Całe szczęście, no one jeszcze nie dzieje się u nas to, co dzieje się w niektórych miejscach dużo gorszych na świecie i oby tak zostało. Bardzo dziękuję. No ja może tak, to z tą ostatnią kwestią, to ja powiem tak, niewątpliwie mafia analityków strategicznych i politycznych ma się dobrze i dzięki tej wojnie nie grozi nam bezrobocie. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy Państwu.